Jest z nami dyrektor Loży Bydgoskiej PCC, pan Andrzej Matusewicz, i to on będzie gospodarzem kolejnego rankingu. I tak jak mówiliśmy, to ranking wyników według efektywności kapitału. Zaczynamy tak jak poprzednio, kategoria małe i średnie oraz duże. Zaczynamy od małych i średnich. Trzecie miejsce w kategorii małych i średnich firm, przedsiębiorstwo usług komunalnych KORIM, spółka z o.o. z Bydgoszczy, Jacek Fifielski. Drugie miejsce, Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Interbud S.A. z Bydgoszczy, pan Erwin Dęba. I miejsce pierwsze, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Rolling, spółka jawna z Gruszyna, Nowa Wieś Wielka, pan Tadeusz Grabczyński, Mirosław Płaszczyk, czyli teraz przypadło również mnie, firma, która już gościła na scenie. Zapraszamy przedstawicieli. Duzi, zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce, pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z Bydgoszczy i pan Tomasz Zabotlicki. Drugie miejsce, zakłady naprawcze taboru kolejowego Paterek S.A. z Paterka, Janusz Gimiński. No i dojechaliśmy do śniadania. Smacznie. Pierwsze miejsce, firma Sidon Partners Poland, Toryn Pacyfik, spółka z Ostadunia i pan Wojciech Sobieszek. Zapraszamy. Tu zdaje się, frekwencja jest znacznie lepsza. Dusi już po prostu wiedzą, co to jest gala z nowiewców. Przypomnijmy, że dla zdobywców pierwszy nagród nagrodę specjalną fundowała firma Portel S.A., operator największej sieci komórkowej w Polsce, sieci Plus. Te nagrody zadziałają po uruchomieniu, a Gazeta Pomorska dołożyła swoje niespodzianki, a tymi niespodziankami są specjalne, okolicznościowe znaczki pocztowe. Tych znaczków jest tylko 60, tak jak 60 lat liczy sobie Gazeta Pomorska.